Zdrowia. No co, będzie o koronie? No znowu o koronie. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, trudno się nadziwić temu wszystkiemu, to co się stało. Te też 8 tygodni ludzie po prostu dzisiaj no, oszaleli, pobiegli do fryzjerów, pobiegli na plażę, kąpią się, na basenach pływają, no, chodzą po deptakach i tak dalej, na co robią politycy, no, politycy włosy sobie wyrywają z głowy i mówią, że to tak być nie może, no. No i tak być nie może. No kto wybrał tych ludzi? Kto wybrał tych ludzi, że zamknęli 340 milionów ludzi w domu, 40 milionów ludzi straciło pracę na 120, czyli 1/3 ludzi przestała pracować tylko dlatego, że ludzie mieli umierać. No trzeba pamiętać, że na 340 milionów to 3 miliony 400 tysięcy i tak umiera, czyli 280 tysięcy umiera miesięcznie w całej Ameryce. No ale najgorsze to były jednak te domy starców, domy opieki społecznej, domy ludzi, którzy już są na emeryturze. No bardzo często też są w hospicjach i no w ciężkim stanie, no ale ogólnie część, no to różne są domy opieki, są takie, gdzie ludzie mają swoje własne mieszkania, gdzie mają swoje własne domy, mają lekarzy naokoło, no ale bardzo często są takie, że są po prostu tylko szpitalne łóżka, no i tam ludzie po prostu są obsługiwani przez pielęgniarki, lekarzy i tak dalej. Wszystkie rezydenci czy mieszkańcy to jest takich domów, no to jest mniej niż 1%. To jest mniej niż 1% społeczeństwa w Stanach Zjednoczonych, całej populacji, ale w większości stanów, no to jest to 50% wszystkich zgonów. Tak, także w zasadzie jest to miejsce, gdzie ludzie po prostu zostali wykończeni. W niektórych, w Minnesocie na przykład, to 80% zgonów to jest w domach dla starszych ludzi. W New Hampshire 77% wszystkich zgonów, w Pensylwanii 71%, no to 3/4, no to ludzie, którzy mieli być, którymi mieliśmy się opiekować, tak? Ludzie pracowali całe życie, płacili podatki, płacili na ubezpieczenie. Jak oni idą do tych domów, no to też w tych domach część tych pieniędzy, które oni dostają na tą emeryturę, to idzie właśnie dla nich. Bardzo często ludzie sprzedają swoje domy właśnie, żeby tylko zapłacić za tą opiekę. No i ta opieka w zasadzie zlikwidowała ich. To zlikwidowała. Zamknięcie całej ekonomii, zamknięcie całego kraju i rozkaz, żeby ludzie byli w domu. No w tym momencie, kiedy oni już byli w domu, no to jest jakaś paranoja. To jest po prostu, to jest coś strasznego. Najlepszą metodą na oszczędzenie życia tych ludzi, no to by było kontrola tych infekcji, kontrola tych zarażeń właśnie w tych miejscach, gdzie ludzie w starszym wieku w zasadzie przebywali. Wszyscy urzędnicy, ludzie, którzy się znali, ostrzegali przed tym, że to tak będzie. No i teraz jest kwestia, co będzie zimą, tak? Teraz dużo ludzi mówi, że trzeba wszystkich trzymać zamkniętych, no bo nadchodzi zima. No jest lato, a nadchodzi zima. Trzeba zdecydowanie więcej masek, rękawiczek, różnych zasłon na twarz i tak dalej. I to jest największa możliwość, jak się uchronić od tej koronawirusa. Ale jednak, kiedy pandemia uderzyła, no to wszystko to się zamieniło w panikę. Biały dom pod napływem, naporem czy tym
doradcy wspomagali prezydenta, co on miał tam zrobić. No i zostali urzędy państwowe, wojsko, prywatne firmy skoncentrowały się na wentylatorach dla szpitali, szpitale zaczęły być budowane polowe szpitale, które nie mają nic wspólnego ze szpitalem, to po prostu były takie przechowalnie, w większości z nich tam nic się nie stało, ale nikt nie zaczął robić nic w związku z domami opieki, ludzi w starszym wieku, a to już wiadomo było w tym czasie. To były najbardziej śmiertelne przypadki. Rezydenci w tych domach opieki we Włoszech, no to było połowa właśnie, to we Włoszech to byli ludzie w domach opieki i podobnie w Hiszpanii, także to nic nie było nowego, ale to kompletnie powiedzieli, że wszyscy jednakowo mogą się zachorować i wszyscy jednakowo mogą umrzeć, a to już wiadomo było, że nie, że to nie jest jednak prawda. W Kirtland, Washington to jest, jak się popatrzycie na mapę, tutaj jest wschodnie wybrzeże, czyli Atlantyk, Anglia, tutaj jest Nowy Jork, Washington, tu jest Kanada, to z tej strony jest Washington State, Oregon, Seattle jest tutaj, Washington DC, District Columbia, to jest na wschodnim wybrzeżu, no to tam już w lutym, 28 lutego zmarło ponad 40 osób, zmarło kilka osób z obsługi. Ci pracownicy w ogóle nie mieli pojęcia, co się dzieje, jak to wszystko obsługiwać, nie mieli zabezpieczenia, nie mieli masek, nie mieli, no wszystkich tych rzeczy, które każdy rozumie, a najgorsze jeszcze to było to, że byli, kiedy oni zaczynali być chorzy, no to transferowali ich do szpitali. Kiedy transferowali ich do szpitali, no to też nie zabezpieczali tych chorych, żeby oni nie rozprzestrzeniali na innych, bo jak do Chin się jechało, no to nawet i w Ameryce, Chińczycy lata temu, rok, dwa, pięć, to jak oni byli chorzy, no to oni zakładali maski, żeby właśnie nie rozrzucać tego. W Ameryce, jak się pojechało do Chinatown, no to z jednej strony, no to oni nie chcieli się zarazić, czy powiedzmy był dym, czy kurz, czy smog, ale ci ludzie, którzy wiedzieli, że trochę są chorzy, no to zakładali maski. No, a tych ludzi starszych transportowali do szpitali bez żadnych masek. W normalnych czasach te ilości nikt nie mówi, bo w normalnych czasach no to niestety umiera około 380 tysięcy rezydentów tych domów starców, czyli to jest 10%, 1/10 ze wszystkich śmierci w Ameryce, no to jest w domach starców ze względu na infekcje. I to są dane statystyczne centralnego biura kontroli chorób zakaźnych, także to nie są wymyślone. 380 tysięcy, 3 400 000 umiera na cały rok. Także oczywiście nie wszystkie tą śmierć można, powiedzmy, zapobiec, no ale to się zdarza. To się zdarza. Ludzie starsi no tracą jednak tą odporność i wszystko, co jest możliwe, no to mogą złapać. Nawet zdrowi ludzie jednak, jak są jakieś powiedzmy operacje. Ludzie w Ameryce idą do szpitala na zmianę nogi czy kolana, nie nogi, kolana, wymiana kolana, no to są trzy noce. Oni tak się boją zakażeń i zarażeń i tam różnych grątkowców i nie wiadomo czego, że są 3 noce, 4 dni, 3 noce i to wszystko. Nie trzymają długo. Wyrzucają jak najszybciej do domu, żeby właśnie unikać tego szpitala. Pacjenci
Jedna czwarta z tych ludzi w nursing home, czyli w domach opieki, no to to jedna czwarta dostaje, zaraża się jakimiś bakteriami albo wirusami. To są straszne duże liczby. I teraz przy tej koronie, no to jeszcze to gorzej. Każdy przewidywał, każdy normalny przewidywał, nie politycy, tak, że to będzie najgorsza, najczarniejsza sprawa całej tej sytuacji, ale te CDC, czyli Centrum Chorobowe, to do końca kwietnia, do końca kwietnia nie sprawdzało, nie robiło statystyki, kto gdzie umiera pod względem wieku i gdzie przebywali. No to jest makabra. To jest makabra. Medicaid, Medicare i Medicaid to są te państwowe, powiedzmy, statystyki, to są te plany ubezpieczeniowe płacone przez podatników w trakcie pracy. No i nikt tego nie liczy. Nikt tego po prostu nie liczy. No i gorzej jeszcze gorzej. Niektóre stany odmówiły mówić, w których domach starców to się wszystko dzieje, i to było niemożliwe dla rodzin, żeby rodziny zabrały tych swoich ludzi, powiedzieli, okej, chorzy czy nie chorzy, my ich zabierzemy, będziemy się opiekować samemu. To oni zakazywali informowania. Dopiero 5 maja odpuścili. Nowy Jork w ogóle kretyńsko najbardziej zrobił, co tylko mógł. 25 marca było tak, że kiedy zaczynali się bać, że w szpitalach będzie brakowało miejsc na koronawirusa, no to zaczęli to stan socjalistyczny, stan Nowego Jorku rozkazał, że wszystkie te domy opieki dla starszych, jeżeli miały miejsca, to miały przyjmować pacjentów ze szpitali, które nie wymagali pobytu w szpitalu, tylko wymagali jakiegoś mniejszego pobytu. I to niezależnie od tego, czy ci pacjenci mieli koronę, czy nie mieli. To kretyństwo największego stopnia. Normalnie taka podstawowa zasada tej kontroli infekcji to jest to, żeby zidentyfikować i odizolować, a w Nowym Jorku to zrobili dokładnie odwrotnie, żeby rozsypali całą tą infekcję do miejsca, gdzie były wolne łóżka. No to jest po prostu idiotyzm. No i 1 maja odwrócili tą decyzję, czyli wychodzą jacyś urzędnicy, wychodzą jacyś kretyni, wymyślają jakieś kretyństwa, no i po prostu ludzie się na to zgadają. W Nowym Jorku oni odliczają. Jeżeli ktoś, powiedzmy, był przez pół roku czy rok w domu opieki dla starszych, ale umarł w szpitalu, no to oni nie podliczają jego, że umarł z koronawirusa, ale nie podliczają, że on był, powiedzmy, rezydentem domu opieki. Także to są manipulacje karygodne. To są manipulacje, które wołają o pomstę do nieba, no bo oni wpisują miejsce śmierci, szpital, nie miejsce śmierci. Także jeżeli zawieźli go na karetce do szpitala i w domu starców jeszcze był żywy, a w szpitalu umarł, to podchodzi pod statystykę szpitala. To jest, przepraszam, to jest makabra.
Nowy Jork właśnie wyłącza to, czyli fałszuje dane statystyczne z 37 stanów. Mają troszeczkę bardziej dokładne liczby, no ale to wychodzi na to, że około 51-53% wszystkich śmierci to jest w domach starców. W Nowym Jorku 52% śmierci było właśnie w domach opieki dla starszych. I to jest nie wrzucane do całej tej statystyki. No, operatorzy na jesieni, na zimę muszą po prostu się zmienić. No ale Otwarcie musi nastąpić, ludzie już nie wytrzymają więcej, no ale muszą głosować. Nie głosujcie na socjalistów, widzicie, co socjaliści robią, jeżeli przyjechaliście do Ameryki i widzicie, co się dzieje i jesteście demokratami, powiedzmy, myśleliście, że jesteście demokratami Kennedy'ego, to nie jest ta demokracja, to nie jest ta partia demokratyczna. Zmieńcie się na konserwatystów, zmieńcie na Bóg, honor, ojczyzna. Większość stanów w Ameryce, które mają gubernatorów konserwatywnych, są normalni. Po prostu głosujcie na normalnych. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, tu jest strzałeczka, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego filmiku. Pamiętaj, głosuj na normalnych, nie głosuj na socjalistów.